Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś chciałabym Was zaprosić na ogromny, ale to ogromny haul z HM-u. I te rzeczy już czekają, bo to są rzeczy, które kupiłam na wyprzedażach i częściowo są to rzeczy do domu. Coś jest dla dziecka, jest coś dla mnie. Także zaczynamy, bo jest tego dużo. Będę mieć też dla Was drugą część z nowościami z HM-u. Sorry, że w ogóle jestem taka opóźniona z tym HM-em, ale nie mogłam się do tego zebrać. No i co, przechodzimy już do filmu. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z Wami w komentarzach, rozmawiamy na żywo. Komentujcie wszystko na żywo, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. No i to tyle. Zaczynamy. Wszystko Wam linkuję na dole, co tylko znajdę. Pierwsza rzecz, która jest ciężka, to jest chodnik. Więc to będzie częściowo taki home decor haul. I on był w dobrej cenie, były w ogóle różne. I to jest z serii Conscious. A seria Conscious w HM-ie to jest ta seria, gdzie wszystkie te produkty z tej serii są robione w kontrolowany sposób, są wykorzystywane materiały z recyklingu. To są rzeczy robione ze świadomością, conscious, prawda? Także warto w nie zainwestować. To są rzeczy z materiałów ekologicznych, robione zgodnie z zasadami Fairtrade. No więc tak, więc często w HM-ie możecie widzieć właśnie conscious. I pierwsza rzecz to jest taki chodnik, kupiłam go do łazienki i jest marokański wzór. To się chyba nazywa marokański wzór. Bardzo mi się podoba jego wykonanie, jest cienki dosyć, nie jest taki sztywny. W Zarze na przykład są takie sztywniejsze. Zrobiony w Indiach, 2 metry ma długości, więc jest naprawdę długi, długi, długi. Powędruje do mojej łazienki, bardzo mi się podoba i chyba był też w innym kolorze. Jest pięknie zrobiony, z takiego płótna. Śliczne i jest miękki. Także bardzo fajny zakup, już mi się to podoba. Boże, wiem co jest takie ciężkie, lustro. Czekajcie, wyciągnę to lustro. Już dawno miałam je dodane w koszyku i tak czekało, czekało. I się doczekało. Bardzo chciałam to lustro, ja bardzo lubię takie okrągłe lustra, różne geometryczne takie wzory. Chciałam zobaczyć, jak wygląda lustro z HM-u. I tak nie mogłam sobie wyobrazić jego wielkości, wiecie, czytając w necie. Wszystko będę rzucać do tyłu. Więc zobaczymy na żywo. Co lubię w HM-ie, jeżeli chodzi o zamawianie online, to jest to, że zwroty są chyba za darmo, z tego co pamiętam. Dostawa, czy tam jest opłata manipulacyjna jakaś typu 5 zł. Dostawa jest darmowa, a zwroty są za 5,90, więc moim zdaniem nie opłaca się jechać do sklepu. Większość rzeczy jest dostępnych online, w ogóle połowy z tych rzeczy, które zamawiam, nie ma w sklepach stacjonarnych. Więc powiem Wam, że ja wolę zamawiać online, naprawdę, więc nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię chodzić do sklepu, nie lubię chodzić do HM-u, nie lubię tam stać w kolejkach, nie lubię tam czekać na faktury, także wszystko zamawiam do domu. Okej, okay, jest lustro. Jakie ciężkie, słuchajcie, czuję się jakbym trzymała jakiś zegar ciężki, to jest tak ciężkie. Nie wyobrażacie sobie, jak to jest ciężkie. Piękne lustro w mosiężnej ramie, zrobione, to też jest indyjskie. Tu można je zawiesić albo na tym czymś. Ale jest tak ciężkie i myślałam, żeby tutaj zawiesić je w moim pokoju. I zastanawiam się, czy zamienić któryś obrazek, czy po prostu, bo zobaczcie, będą moich obrazków, tych takich złoto-srebrnych, będzie pasowało. Albo powędruję po prostu gdzieś do łazienki. Także się nad tym jeszcze zastanowię, ale bardzo, bardzo ładne lustro. Podoba mi się, jest strasznie ciężkie, bardzo porządnie zrobione. Wędrujesz do tyłu. No i teraz już mogę unieść tą paczkę. Kolejna rzecz to jest zestaw bodziaków, też z serii Conscious, dla dzieciaków oczywiście. O, takie. I wybrałam kolory nude oraz różowe. I bodziaki mamy sprawdzone. W ogóle my mamy bodziaki głównie z HM-u. I to są takie, chyba będą za małe, muszę zaraz zobaczyć. Nie, może dobra. Tak, to są takie na ramionczka. Dosyć dobra bawełna. No my mamy, mówię, większość z HM-u. Zawsze kupujemy takie paki, tak samo piżamy, kupujemy w tych takich większych paczkach. O, nie wierzę, moja księżniczka Leia. Ale już od dawna chciałam. Widziałam Carrie Fisher na żywo, słuchajcie. W jakiejś sztuce. Dla fanów Gwiezdnych Wojen. Kto kocha Gwiezdne Wojny? I tu jest napisane Rule the Galaxy, czyli rządź galaktyką Star Wars. Ta bluza jest fajna, jest dłuższa. Zakrywa pośladki. Fajna bluza. W kapturze nie wyglądam dobrze, ale bluza sama jest fajna. Bardzo mi się podoba. No, wszyscy fani Gwiezdnych Wojen wiedzą, o co chodzi. Dajcie znać na dole, czy jesteście fanami Gwiezdnych Wojen oraz jeżeli jesteście dziewczyną, czy byłyście zakochane w Luke'u Skywalkerze, czy w Hanie Solo, jak byłyście małe. Dajcie znać, koniecznie. Ja uwielbiałam Gwiezdne Wojny, a dlaczego nie mamy znów ostrości? Okej, następna rzecz to piżama. Strasznie, no i nie ma ostrości, jest, jest. Strasznie ją chciałam już dawno. I słuchajcie, to jest piżama z długim rękawem i z krótkimi spodenkami. Lubię to połączenie. Góra jest taka, ona jest z bawełny, bardzo fajna, cienka. Bawełna jest fajna, bo wiecie, nie skurczy się to, tak wygląda. A dół jest takie galociary. Także myślę, że fajny zestaw. Zostawiam Wam linki na dole, żebyście zobaczyli sobie na modelce, jak to wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajna jakość.
Następna rzecz, o Jezu, to jest śliczne. To sukienka, nie dla mnie. Chociaż mogłabym taką mieć. To jest sukienka, słuchajcie. Welurowa. To ona nie jest boska. Śliczna jest. I tu na dole ma taki śliski materiał. A tu na górze jest welurowa, tu z tyłu ma guziczki. Zobaczcie, moja córa będzie w tym pięknie wyglądać. Super to jest. Dalej mamy leginsy. Zamówiłam sobie, zrobiłam sobie zamówienie leginsów, bo uwielbiam leginsy z H&M-u, zawsze w nich chodzę po domu, ale mi się już trochę sprały. W ciąży też chodziłam tylko w leginsach z H&M-u. I zamówiłam sobie takie z szerszą talią. Ojejku, takie dziwne. To nie są bawełniane. Takie dziwne są te leginsy. Tu mają taką ściskającą talię. Ja postaram się wszystko Wam podlinkować, co zamówiłam. Z H&M Basics. Wszystkie leginsy zamawiam w rozmiarze M, ponieważ mam już doświadczenie, że L-ki robią się na mnie workowate, nie wyglądają dobrze. Ja wolę, żeby leginsy były dopasowane i wybieram sobie takie leginsy, które nie są prześwitujące. Kiedyś mi koleżanka doradziła takie z działu Rajstop i słuchajcie, one prześwitują, nie kupujcie ich. Zawsze kupuję leginsy. Kolejne są po prostu bawełniane. O, mają też fajne, bo lubię z tym szerszym paskiem. Nie lubię, jak mają taki cienką gumeczkę w pasie, tylko właśnie lubię szerszy pasek, bo to dobrze trzyma brzuch i modeluje delikatnie. To też jest rozmiar M, takie zwykłe leginsy. Także w H&M-ie możecie iść jakby rozmiar niżej, jeżeli chodzi o leginsy, tak moim zdaniem. Mam jeszcze jedne leginsy, te w rozmiarze L, ponieważ ich nie znałam. To są takie bardziej spodniowe i dobrze, że wzięłam... O kurczę, nie wiem, czy nie będą za duże, będę musiała je przymierzyć. Mają lampas z boku, bardzo mi się podobały. Mają gumę w środku. Przyto, widzicie? I są wyższe. No muszę je przymierzyć i zobaczyć, jak się będą sprawdzały. Zamówiłam jeszcze piżamkę. Nie dla mnie. Bawełniane. Lubię tą bawełnę. Snoopy i galotki do tego. Oraz Snoopy taki. I do tego takie galotki. Uwaga, pamiętacie moją szmizjerkę, prawda? Wiele osób po tym filmie kupiło tą szmizjerkę i ja zamówiłam sobie kolejną. Tym razem zamówiłam sobie szmizjerkę taką ze śliskiego materiału, tamta była bawełniana. I przyznam Wam szczerze, nie zwróciłam jej, bo było już za późno. Zostawiłam ją w szafie. Jest na mnie za duża i po prostu muszę ją oddać do krawca, bo źle się w niej czuję. Ile razy ją zakładam, to po prostu na mnie wisi i źle się po prostu w tej szmizjerce czuję. Ale zaraz przymierzę tą i sobie ją ocenię. Nie, słuchajcie, to będę musiała zwrócić, bo zobaczcie, co tu się dzieje. O nie. Czuję, że wybuchnę zaraz. Nie, ta jest za ciasna, tą muszę koniecznie zwrócić, absolutnie się dla mnie nie nadaje, także nawet się Wam nie pokazuje, bo jest obcisła i źle wygląda. Ale mam tu sweter i strasznie chciałam ten sweter ze względu na kolor, więc przymierzymy sobie ten sweter. I uwaga, sweter wziąłam sobie w rozmiarze S, ponieważ mam doświadczenie z tymi sweterami z H&M-u, że są bardzo oversize'owe. I ten sweter jest przepiękny tu na górze, ślicznie wygląda, bardzo podoba mi się kolor, uważam, że mi pasuje, ale jest krótki. Zobaczcie, jak on jest krótki. Mam tutaj wysokie leginsy na sobie. Jest po prostu tak krótki. Jedyna opcja, dla której go zostawię, to będą spódnice. Więc przymierzę sobie to do spódnicy i zobaczę, jak to wygląda. Jest fajny, ale bardzo brzydko pachnie. Bardzo brzydko pachnie. Czuję się, jakbym zamówiła coś dosłownie z marki Shein. Także zastanowię się jeszcze. L-ka by była i M-ka pewnie bardzo oversize'owa. Uważajcie z tymi swetrami z H&M-u. Zamawiajcie też mniejsze rozmiary. Ja już teraz wiem, żeby nie zamawiać L-ek, zamawiam M-ki albo właśnie S-ki, jeżeli coś jest mocno oversize'owe na modelce. Także zobaczę, przymierzę to sobie jeszcze do spódnicy i zobaczę, czego zostawię. I ostatnia rzecz z ciuchów to sukienka w rozmiarze L w kolorze burgundowym i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, już ją zakładam. I muszę Wam coś powiedzieć, sukienka kopertowa to jest świetne rozwiązanie dla każdego typu figury, czy dla większego biustu, dla mniejszego. Tutaj jest związywana, jak widzicie, takim paskiem. Materiał jest dosyć cienki, taki dosyć przejrzysty, ale elastyczny. Totalnie moja bajka, dobrze się w niej czuję. Tak, na pewno ją zostawiam, będę w niej chodzić. Ona tutaj w kamerze ma taki kolor trochę brązowy. Ona ma taki odcień trochę jak, nie wiem, kasztanowy, coś takiego. Dobra, jeszcze jedne leginsy. Zaszalałam z leginsami tym razem. Mówiłam, muszę sobie zrobić wymiankę w szafie. Te mają już cieńszą gumę. I to są też z serii Basic. Też je często noszę. Bardzo miłe w dotyku. I uwaga, uwaga, zamówiłam dla Darka i dla siebie łyżki do sałatki. Bo w H&M Home jest mnóstwo takich rzeczy. Są w ogóle przepiękne misy. My w ogóle nie mamy miejsca na takie miski już. Ale misy, wazony, no piękne rzeczy, naprawdę. Fajnie to jest wykonane. Takie leciutkie drewno, myślę, że będzie nam się sprawdzać, czy to wszystko. Kupiłam jeszcze te gumeczki, są po prostu śliczne.
Kochani, to już wszystko. Dajcie kciuki w górę, jak Wam się podobało. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną na premierze. Zapraszam na kolejny film. I w kolejnym odcinku, już niedługo, naprawdę niedługo, za kilka dni, wrzucę Wam drugą część haulu z HM z nowymi rzeczami, z rzeczami z nowej kolekcji, ponieważ trochę tego zamówiłam. Okej, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli lubicie mierzenie, jeżeli lubicie HM, zostawcie kciuki do góry, zostawcie komentarze na dole, co Wam się podobało, co nie, co odesłać. I kochani, piszcie mi jak zwykle, które firmy online mam testować, jeżeli chodzi o ubrania lub jakieś dodatki do domów. Doradźcie mi coś, a ja będę zamawiać i robić Wam filmy. Czasami zwracam te rzeczy, jak coś tam mi nie pasuje. Nie wszystko wędruje do mojej szafy czy do mojej kuchni i tak dalej. Także piszcie mi na dole, no i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!